11 minut po godzinie 8, a gościem audycji Dzień Dobry Kaszuby jest pan Rafał Selin, zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Wejherowie. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy rozmawiać o zmianach w podatku PIT. W 2020 roku zmieniają się terminy rozliczania PIT-ów. Od kiedy i do kiedy możemy to zrobić i jakich podatków dotyczą te zmiany? Podstawowa zmiana dotyczy formularza PIT-28, czyli ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, i tutaj zmiana polega na tym, że te zeznania będziemy mogli składać nie tak jak w zeszłym roku od 1 stycznia, ale od 15 lutego do 28 lutego tego roku. Druga zmiana dotyczyła samej usługi e-PIT. Chwilowo będzie niedostępna. Chodziło o to, że od 1 stycznia miała być udostępniona w formule e-PIT również możliwość składania zeznań PIT-36, PIT-36L, 36S i 36LS. Niestety w tej chwili mamy w Sejmie ustawę procedowaną, która zmienia tą sytuację. Będzie taka możliwość dopiero później, natomiast aktualnie będzie tylko dotyczyła sytuacji, kiedy na przykład podatnik uzyskał przychody ze stosunku pracy i przychody z najmu i dzierżawy, czyli generalnie z innych źródeł, aniżeli działalność gospodarcza bądź działy specjalne produkcji rolnej. Ta ustawa w tej chwili została skierowana do trzeciego czytania. Ma wejść w życie 15 lutego, czyli akurat w dniu, w którym ta usługa miała zafunkcjonować. Natomiast no, musimy jeszcze zaczekać na jej ostateczny kształt, bo trudno przewidzieć, czy może jeszcze jakieś poprawki czy zmiany nastąpią. Na dzień dzisiejszy jest, jeżeli chodzi o e-PIT w działalności gospodarczej, tak jak powiedziałem. Natomiast w pozostałym zakresie mamy sytuację taką, że PIT-36, 36L, 37, 38, 39 składamy od 15 lutego do 30 kwietnia. Możemy to zrobić poprzez e-deklarację, e-PIT w takim zakresie, w jakim powiedziałem, czyli 37, 38 i prawdopodobnie 36 i 28, ale tylko w zakresie innych źródeł niż działalność gospodarcza, działy specjalne. No i CIT 8 elektronicznie, no tutaj nie ma żadnej zmiany w terminie 3 miesięcy, czyli do 31 marca. I tutaj chciałbym przypomnieć, co jest szczególnie istotne dla usługi e-PIT, o obowiązkach płatników PIT 11, 8C, przekazanie egzemplarzy tych informacji za rok 2019 do końca stycznia 2020 roku. Czy oprócz zmian terminów nastąpiły jeszcze jakieś zmiany w rozliczaniu się? No, powiem szczerze, że rok 2019 był bardzo obfity, jeżeli chodzi o zmiany, i to takie zmiany, które weszły bądź w trakcie roku 2019, bądź wchodzą od 1 stycznia, bądź weszły w życie 1 stycznia 2019, ale po raz pierwszy będą rozliczane w 2020 roku. Ja wymienię tylko te najważniejsze: ulgę termomodernizacyjną, ulgę dla młodych, czyli do 26 roku życia, wyższe koszty uzyskania przychodów ustawowe, niższa stawka PIT, mikrorachunki, wykaz z podatników VAT i związany z tym obowiązek dokumentowania przelewania należności powyżej 15 tysięcy na rachunek z tego wykazu. Faktura VAT na podstawie paragonu tylko na podstawie NIP, nowa matryca stawek, wiążąca informacja stawkowa, exit tax, podatek od budynków, tego jest, proszę Państwa, naprawdę bardzo dużo. Natomiast do najważniejszych, na pewno najbardziej interesujących nas w tej chwili należy po pierwsze ulga dla młodych, która obowiązuje od 1 sierpnia 2019 roku. Polega na tym, że ci młodzi do 26 roku życia nie płacą podatku PIT. W 2019 roku jest to limit 35 636, ponieważ to weszło w trakcie roku. W 2020 już jest to 85 528. Dotyczy to tylko tych podatków, które generalnie dotyczą stosunku pracy i pobieranych przez płatników. W 19 roku była sytuacja taka, że żeby skorzystać z tej ulgi jeszcze w trakcie 19 roku, należało złożyć płatnikowi oświadczenie. Jeżeli myśmy go nie złożyli, to może i nawet lepiej, będziemy mieli miłą niespodziankę po złożeniu zeznania, bowiem
przynajmniej w usłudze EPIT system będzie wiedział, czy należy nam się ta ulga, czy nie, i po prostu dostaniemy zwrot nadpłaty za cały ten okres. Natomiast w 2020 roku już płatnicy mają obowiązek samodzielnie rozpoznawać i w sytuacji, kiedy jest ulga, nie naliczać podatku, chyba że, i tu chciałbym zwrócić uwagę szczególną, może być sytuacja, w której ktoś ma na przykład 2-3 rodzaje zatrudnienia. Pracuje na ćwiartkę etatu u 3 płatników, oni mogą o sobie nie wiedzieć. I tutaj ważne jest to, że ten podatnik może złożyć takiemu płatnikowi oświadczenie, musi kontrolować swoją sytuację w zakresie tego limitu i złożyć takie oświadczenie: słuchaj, już potrącaj ode mnie podatek, bo ja przekroczyłem na przykład ten limit. Podwyższone koszty uzyskania przychodów. Przez wiele lat one nie były podwyższane w ogóle, albo symbolicznie. W tej chwili ten wzrost jest naprawdę istotny, no ale mamy znowu 3 stany prawne. Stan prawny mieszany, który obowiązuje w 2019 roku, ponieważ podwyższone koszty weszły 1 października i właściwie te 2 najważniejsze i ten od 1 stycznia 2020. Ja tylko powiem, że do 30 września 2019 roku mieliśmy koszty 111,25 zł miesięcznie. W 2019 roku podwyższone 250 zł, ale nie więcej niż 1751 zł, bo to weszło w trakcie roku, ale już w 2020 roku limit kosztów jest 3000 zł, tak? W tym podstawowym wymiarze. Z kolei jeżeli chodzi o podwyższone koszty, 4500. Jeden etat, miejsce zamieszkania poza miejscowością 3600 i więcej niż jeden etat poza miejscowością 5400, więc naprawdę jest to odczuwalne, nawet przy, myślę, że było już odczuwalne, nawet przy pobieraniu wynagrodzenia, bo to wynagrodzenie po prostu się zwiększyło. Jeżeli dodamy do tego jeszcze obniżoną stawkę VAT do 17, przepraszam, stawkę PIT oczywiście do 17%, przejściowa stawka 17,75 w 19, a już teraz 17, no to rzeczywiście tych korzyści jest bardzo dużo. Jest jeszcze nowa ulga, tak zwana ulga termomodernizacyjna. Wszyscy wiemy, jak uciążliwe są dymy ze zwykłych pieców węglowych, ten tak zwany smog. No i tutaj ustawodawca rzeczywiście wychodzi naprzeciw. Łączna kwota wydatków 53 tysiące. Dotyczyć mogą wydatków na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, którego na przykład przedmiotem jest ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania ze źródeł zewnętrznych. Oczywiście te cele są ustawowo określone. Są też ustawowo określone wydatki właściwie w 3 kategoriach. Jedna jest kategorią łączną, to są wydatki na materiały i urządzenia. Jest ich 15 kategorii wymienionych w rozporządzeniu i na usługi, na przykład montaż instalacji fotowoltaicznej czy wykonanie audytu energetycznego budynku. I tu jest z kolei 15 tytułów. Tylko i wyłącznie faktura VAT wystawiona przez podatnika niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Limit wydatków, jak powiedziałem, 53 tysiące na wszystkie domy, które mamy i trzeba być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Czyli jeżeli ktoś ma na przykład kamienicę z mieszkaniami, no to niestety nie skorzysta z tej ulgi. No i oczywiście nie mogą to być wydatki zwrócone w jakiejkolwiek formie. Czyli jeżeli dostaliśmy na przykład zwrot wydatków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, nie będziemy w tym zakresie tego zwrotu nie będziemy mogli skorzystać z tej ulgi. Dotyczy to, tutaj bardzo ważne zastrzeżenie, dotyczy to budynków już wybudowanych, czyli jeżeli budynek jest w budowie, nie podlega to uldze. Musi być to budynek wybudowany, no i tak jak powiedziałem, mieszkalny, jednorodzinny. Generalnie ulga podlega odliczeniu od dochodu lub od przychodu, czyli i na zasadach ogólnych, i przy stawce liniowej, i na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.
odlicza się w danym roku tyle, ile żeśmy wydatków ponieśli. Oczywiście ten limit jest 53 tysiące. No i inwestycja musi być zakończona w ciągu 3 lat. W nowym roku będziemy mogli również złożyć i sprawdzić swoje zeznanie podatkowe w usłudze Twój e-PIT, czyli właściwie wszystko zrobić zdalnie. Tak, i tak jak powiedzieliśmy już na wstępie, ta usługa dalej oczywiście funkcjonuje. To naprawdę, proszę Państwa, bardzo proste. Jeżeli rzeczywiście jesteśmy pracownikiem, mamy jednego pracodawcę, jedno źródło przychodów, to naprawdę to jest kilka sekund, tak? Sprawdzamy to nasze zeznanie, zatwierdzamy bądź odrzucamy. Ja właśnie chciałbym przypomnieć, że one będą dostępne w systemie od 15 lutego. Pamiętamy, że żeby wejść do systemu, musimy podać PESEL albo NIP i kwotę przychodu. To jest ten nasz klucz umożliwiający wejście, tak żebyśmy to weszli my, a nie jakaś niepowołana osoba. No i od 15 lutego jest to dostępne. Przypomnijmy, że może tą najważniejszą taką, to najważniejsze spostrzeżenie, bo wszyscy generalnie znają te zasady, ale a mianowicie takie spostrzeżenie tutaj Państwu przekażę, że oczywiście można w ogóle nic nie robić. Powiedzieć sobie, a jest pracodawca, ja tam z żadnych ulg nie korzystam, w ogóle tam nie będę zaglądał. Przecież 30 kwietnia on się sam zatwierdzi w tej wartości, którą podał Urząd Skarbowy i wyśle się do mnie następnie, tak to ustawodawca przewidział, że mogę tak zrobić, w związku z czym zanim, jeżeli byłoby coś do dopłaty, wyśle do mnie taką informację, że jest do dopłaty i w tym momencie nie biegną odsetki, tak? Czyli rzeczywiście jest taka możliwość, żeby się w ogóle tym nie zajmować. Ja jednak, nauczony doświadczeniem poprzedniego roku, proponowałbym, żeby tą sytuację monitorować, zobaczyć, co nam z tego PIT-u wyszło. Czy może jednak jest sytuacja, w której jest do dopłaty, po prostu ten podatek dopłacić samemu, nie czekać. Co najważniejsze, proszę Państwa, może się zdarzyć, że pracodawca, przysłowiowo zapomniał wystawić PIT 11. Skoro nie wpłynie ten PIT 11, nie wygeneruje się e-PIT, a my nawet o tym nie będziemy wiedzieli. I potem spotka nas przykra niespodzianka, bo okaże się, że nie ma tego zeznania. Więc ja bym zachęcał jednak do kontrolowania swojej sytuacji. To naprawdę jest kilkanaście sekund. Jeżeli są jakieś ulgi odliczenia, no to trochę dłużej, ale proszę Państwa, naprawdę wszystko załatwiamy dzisiaj. Właściwie siedząc w domu, kiedy chcemy, o której godzinie chcemy. W nowym roku został wprowadzony także mikrorachunek. To także jest nowość, o której już wspominaliśmy. Czym jest mikrorachunek i jak on działa? No więc właśnie, tutaj troszeczkę nieporozumień różnych narosło wokół tego mikrorachunku. Proszę Państwa, to jest indywidualny rachunek podatkowy, który służy do wpłat PIT, CIT i VAT. Wyłącznie od 1 stycznia możemy regulować te należności i on jest generowany przez osobę fizyczną bądź na podstawie NIP-u, bądź na podstawie PESEL-u. Jeżeli mamy NIP, bo prowadzimy działalność gospodarczą, wystarczy jeden mikrorachunek. To nie jest żadne tajemne rozwiązanie. Dalej przesyłamy pieniądze z naszego banku, tego, w którym jesteśmy. Natomiast te pieniądze popłyną w tym wypadku nie na ogólny rachunek Urzędu Skarbowego i Urząd Skarbowy szuka, potem dzieli to i tak dalej, obsługuje księgowo, tylko teraz każdy będzie miał swój mikrorachunek do wpłat. Podkreślmy jeszcze raz, do wpłat. A zatem moje podatki będą wpływać na ten konkretny rachunek i będzie widać, że to jest mój, jaki podatek i w jakiej wysokości, za jaki okres i tak dalej. Więc nie trzeba mieć dwóch mikrorachunków. Jeżeli chodzi o
inne należności, to podkreślmy, że mandatów nie regulujemy przez mikrorachunki. Wiem oczywiście, że w ustawie jest powiedziane i niepodatkowe należności budżetowe, ale te niepodatkowe należności budżetowe, jak sama nazwa wskazuje, to nie są inne podatki, a więc podatek od czynności cywilnoprawnych czy od spadków i darowizn nie jest regulowany w ramach niepodatkowych należności budżetowych, a nie jest podatkiem PIT, CIT, VAT, więc regulowane są na dotychczasowe rachunki. I tu jeszcze chciałbym podkreślić, że nadpłaty czy zwroty podatków dalej będą szły na te dotychczasowe nasze rachunki bankowe. Na koniec chciałbym jeszcze spytać, gdzie możemy uzyskać więcej informacji, gdzie możemy uzyskać pomoc? Proszę Państwa, no tak jak już tu mówimy od wielu lat, w zasadzie dzisiaj nie trzeba wychodzić z domu, tak? Jest, oczywiście w dni powszednie można zadzwonić do Urzędu Skarbowego w Wejherowie, ale można również zadzwonić do Krajowej Informacji Skarbowej. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 18 z łatwością znajdziemy numery telefonów w sieci. Możemy też zadawać Krajowej Informacji Skarbowej pytania przez internet. Tam jest też baza wiedzy. Są na stronie Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl objaśnienia podatkowe, najczęściej zadawane pytania, interpretacje. Jest wiążąca informacja stawkowa, jeżeli chodzi o podatek VAT, nową matrycę stawek VAT, która przepisy weszły 1 listopada, będą obowiązywać od 1 kwietnia. Naprawdę nie trzeba dzisiaj wychodzić z domu, a system informatyczny powoduje, że właściwie możemy usiąść do zeznania o 23 w niedzielę i z powodzeniem to zrobić. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan Rafał Selin, zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Wejherowie. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.